Sporo pieniędzy przeznaczanych na inwestycje i sporo udaje się również zrealizować, zrealizować wspólnie z pieniędzmi, z pieniędzmi z zewnątrz. Chciałbym podkreślić, że sytuacja, która obecnie jest związana z pandemią w Polsce, również w pewien sposób dotyka sytuację samorządów. Tak jest również w przypadku gminy Łomazy. Dotyka to również w sytuacji ekonomicznej, a mianowicie analizujemy obecnie wpływy do budżetu gminy Łomazy, które zostały zaplanowane w uchwalonym budżecie. No i niestety na dziś możemy stwierdzić, że te wpływy będą mniejsze. Rok 2020 rozpoczął się Przede wszystkim z zakończeniem dwóch inwestycji, które rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. Jedna z największych na przełomie ostatnich lat dotyczyła sieci wodno-kanalizacyjnej i przebudowy oczyszczalni ścieków. Na tę inwestycję gmina wydała ponad 2 miliony złotych z ponad milionowym dofinansowaniem z programu rozwoju obszarów wiejskich. W ramach tej inwestycji została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Główny cel przede wszystkim był taki, aby ograniczyć wydatki, które niestety w ostatnich latach były coraz wyższe. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Gospodarkę osadową na oczyszczalni ścieków. Również w ramach dofinansowania został zakupiony ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym i od kilku miesięcy również mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z usług naszej gminy, jeśli chodzi o wywóz nieczystości z własnych zbiorników bezospływowych. W ramach tej inwestycji został wykonany także krótki odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej w Łomazach. Ta inwestycja jest już zakończona, został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego i czekamy na zwrot środków, które gmina otrzymała w ramach dofinansowania SPROW. -u. Jednocześnie z początkiem obecnego roku została zakończona inwestycja dotycząca wymiany oświetlenia drogowego na energooszczędne. Był to wspólny projekt z gminami Doliny Żelawy jak również z gminą Rokitno i miastem Terespol. Projekt został zakończony ponad 500 lamp w gminie UMAS zostało wymienionych na energooszczędne. Pozwoli nam to przede wszystkim na oszczędności, nawet do 50%, na oświetlenie uliczne w naszej gminie. I już to był. W tym roku pierwszy sezon oświetlenia ulic, w którym to, to już lampy LEDowe pracowały. Rzeczywiście widać różnice, szczególnie jeśli chodzi o rachunki. W ramach tego projektu już zostało zamontowanych pięć lamp hybrydowych z ogniwami fotowoltaicznymi, czyli zasilnymi tylko odnawialnymi źródłami energii i stanęły one w łomazach w najważniejszych punktach, które się znajdowały. W 2020 roku budżet, który został uchwalony przez Rady Gminy. Jeśli chodzi o inwestycje, w największej mierze i kwocie dotyczy wydatków na budowy dróg. I tak tutaj, jak to zostało wspomniane, najważniejszą i największą inwestycją będzie inwestycja realizowana wspólnie z powiatem białskim jak i sąsiednią gminą Rososz. Dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Łomazy, Kozły, Kolembrody, jak również w stronę gminy Rososz, czyli na odcinku Kozły musiejówka Rososz. Dzisiaj został rozstrzygnięty przetarg, do którego przystąpiły dwie firmy. I po przetargu jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Kwota całej inwestycji jest 8,5 miliona złotych na trzy samorządy. Tutaj powiat biarski otrzymał dofinansowanie z programu rządowego, 50% na tą inwestycję. Ta inwestycja rozpocznie się w tym roku. Natomiast zostanie zakończona w 2021 roku. I to jest inwestycja na drodze powiatowej. Jeśli chodzi o budownictwo drogowe gminne, otóż w zeszłym roku gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na przebudowę ulicy Podrzecznej w Łomazach. Po rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa na kwotę ponad 1 800 tysięcy złotych z 63% dofinansowaniem z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj ta inwestycja odbywa się na zasadzie tak zwanej zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji, a następnie zostaną wykonane prace dotyczące przebudowy tej drogi na odcinku od ulicy Wiśnickiej do drogi wojewódzkiej. Powstanie parking przy stadionie, jak również chodniki w brakujących miejscach przy tej drodze. Termin zakończenia jest do jesieni obecnego roku. Jednocześnie gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie pierwszego etapu budowy ulicy Kirkuckiej w Łomazach. Będzie to utwardzenie jednego z odcinków drogi tłuczniem i tutaj dofinansowanie jest w kocie blisko 70%, także tą inwestycję również będziemy chcieli wykonać w tym roku. Jesteśmy obecnie przed ogłoszeniem przetargu. Jeśli chodzi o inne inwestycje, przede wszystkim jedną z również większych i ważniejszych w tym roku będzie przebudowa budynku poszkolnego w Dubowie. Gmina otrzymała w zeszłym roku dofinansowanie z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na utworzenie w naszej gminie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Kwota dofinansowania Ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Jest to wyjątkowe dofinansowanie, bo można powiedzieć, że stuprocentowe. Gmina Łazy jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, która takie dofinansowanie otrzymała. Obecnie jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu, ale jednocześnie przed podpisaniem umowy z wykonawcą, który podejmie się przebudowy tego budynku i dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Od przyszłego roku w dawnym właśnie budynku poszkolnym w Dubowie powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Uczestnikami będą mieszkańcy naszej gminy, którzy posiadają orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Również, i co jest najważniejsze, w ramach tego projektu również zostaną, zostanie zatrudnionych około 8 osób do pracy, do obsługi w ramach tego, tego centrum. Będzie zakupione wyposażenie również w ramach projektu, tak aby sale, które będą się znajdowały w tym obiekcie, służyły właśnie osobom z orzeczeniami. Będzie to na pewno no, odciążenie opiekunów, którzy obecnie opiekują się tymi osobami. Również zostanie zorganizowany dowóz, wyżywienie, jak i zajęcia z rehabilitantem, z psychologiem, zajęcia animacyjne, tak aby osoby z naszej gminy mogły w jak najlepszy sposób przygotować się do wejścia, chociażby na rynek pracy, ale również będzie to czas poświęcony, który będą mogły poświęcić dla siebie, żeby również rozwijać swoje własne. Zdolności. W ramach projektu partnerskiego z gminami Aktywnego Pogranicza realizujemy projekt dotyczący. Przystosowania i wyeksponowania naszych obiektów turystycznych. Jest to projekt wspólny z siedmioma gminami, na który nasze gminy uzyskały dofinansowanie z działania dotyczącego dziedzictwa kulturowego z Urzędu Marszałkowskiego, umowa dofinansowanie została podpisana i obecnie gminy nasze są na etapie rozstrzygnięcia przetargów. Każda z gmin ma oddzielne zadanie. Jeśli chodzi o gminę Omazy, przetarg został już rozstrzygnięty i w maju nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą na przede wszystkim wykonanie miejsca obsługi turystów w naszej gminie. Takich miejsc będą dwa. Jeden będzie się znajdował w parku przy placu Jegłońskim, drugi na stadionie sportowym w Łomazach. W ramach tego zadania zostaną wykonane wiaty rowerowe dla turystów, również zostaną postawione dwa szalety dla osób korzystających z miejsc publicznych w gminie Łomazy, jak i turystów. Będą to szaty oczywiście przystosowane dla osób niepełnosprawnych, powstaną tablice z miejscami atrakcyjnymi turystycznie, powstanie aplikacja mobilna, monitoring terenu i to właśnie w tym roku również inwestycja będzie realizowana do jesieni w ramach naszego partnerstwa w aktywnym pograniczu. Jednocześnie jedną z większych inwestycji, która jest realizowana w gminie Łomazy obecnie jest projekt z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przebudowy stadionu. Obiekt ten od wielu lat drobnymi. E, e, Kwotami był, inwest... przez kwoty był inwestowany, został wymieniony dach, wymienione okna, natomiast od dłuższego czasu staraliśmy się o pozyskanie środków zewnętrznych na przebudowę tego obiektu. Od ponad 30 lat w imieniu funkcjonuje zespół sportowy Niwa, który swoje mecze rozgrywa na tym terenie, również zawody sportowe, sportowo pożarnicze odbywają się na tym terenie. I również został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który uzyskał ponad pół dofinansowanie. Całość inwestycji jest w kwocie 1 100 tysięcy złotych. W ramach tego projektu który już tak naprawdę się odbywa. Prace na obiekcie trwają. Zostanie przebudowany budynek, zaplecze sanitarne, zostanie wykonana bieżnia dookoła boiska, odwodnienie i nawodnienie boiska, wykonanie murawy, trybuny dla kibiców na 300 miejsc, wiaty dla zawodników, również monitoring tego obiektu, oświetlenie. I takim nowym w naszej gminie, będzie powstanie skateparku, który będzie również na obiekcie stadionowym. Już od dłuższego czasu młodzież z gminy Łomazy rzeczywiście pytała mnie, czy taki obiekt powstanie. W pierwszej kolejności natomiast powstały siłownie plenerowe na przestrzeni ostatnich lat, które również były ze stuprocentowym w jednym przypadku, a drugim 50% dofinansowaniem zewnętrznym. I taki obiekt do jesieni tego roku sportowy, kompleksowe sportowe na terenie gminy Łomazy właśnie powstanie na stadionie. I bo chyba z turystyką również związane jest przedsięwzięcie z turystyką, rekreacją, przedsięwzięcie realizowane na Łomaskiej Cegielni. Tak, jest to projekt, który był wpisany w strategię rozwoju gminy od ponad 10 lat. Jednocześnie, blisko dwa lata temu, gdy pojawił się konkurs Urzędu Moszałkowskiego, przygotowaliśmy dokumentację. Również inspiracją dla nas były prace studentów z UMCS-u w ramach współpracy z Uniwersytetem i Wydziałem Nauk Przestrzennych i o Ziemi. Studenci zaprojektowali zagospodarowanie tego terenu, po czym projektanci przygotowali Dokumentację. Ubiegaliśmy się o dofinansowanie unijne skutecznie i w z końcem ubiegłego roku została zakończona inwestycja dotycząca zagospodarowania stawów po byłej cygielni w Umazach. Dopiero w trzecim przetargu udało się wyłonić wykonawcę, także już też byliśmy na etapie nawet rezygnacji tej inwestycji, ponieważ wszystkie kwoty, które były w przetargach były powyżej wartości kosztorysowej. To samo dotyczy, dotyczyło również stadionu. Tam akurat były cztery przetargi, no, ale nie poddawaliśmy się i, i kilkakrotnie ten przetarg był ogłaszany. Był to trudny rok na pewno, jeśli chodzi o wyłonienie wykonawców, i kwoty rzeczywiście były bardzo wysokie. Udało się znaleźć wykonawcę, który wykonał zagospodarowanie stawu wokół, wokół cegielni, która jeszcze w latach 80. funkcjonowała. Powstały pomosty wędkarskie, parking, monitoring terenu, oświetlenie tego terenu. Oświetlenie jest hybrydowe, także tylko zasilane odnawialnymi źródłami energii, jak również jest wiata dla osób, które chciałyby skorzystać z integracji. Na tym miejscu odpoczynku. Powstało miejsce również na ognisko. Jest ten teren monitorowany. Jest również sanitariat, też przystosowany dla osób niepełnosprawnych. I ostatnie tygodnie prawdopodobnie również związane jest to z. Poluzowaniem obostrzeń, które były wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, naprawdę bardzo dużo osób korzystało z tego terenu. Nawet po kilkadziesiąt samochodów w ciągu dnia świątecznego korzystało. Jest to teren przede wszystkim, który miał być dedykowany i skierowany do wędkarzy, którzy są zrzeszeni w ramach naszego klubu sportowego Niwa Łomazy, ale jest to również teren rekreacyjny dla osób, które chciałyby skorzystać, obcować z przyrodą. Można rzeczywiście tam rozpalić ognisko. Jest specjalnie przystosowane miejsca do tego. Również zostały postawione tablice informacyjne. Cztery tablice, które mówią o historii tego miejsca. I dzięki temu, że udało się pozyskać zdjęcia, jak również opis funkcjonowania cegielni, która jeszcze właśnie tak jak wspomniałem do lat 80. funkcjonowała w Łomazach, od ostatniego właściciela to miejsce zostało, można powiedzieć, że ma taką swoją duszę. Osoby będące i przebywające w tym miejscu mogą zobaczyć, jak to miejsce kiedyś wyglądało, jak wyglądała produkcja cegły, od wydobywania gliny poprzez wypalanie i produkcję. Są również stare zdjęcia czarno-białe, które udało się również od fotografów uzyskać. Cieszymy się, że taki obiekt powstał, służy mieszkańcom. Widzimy, że jest duże zainteresowanie i cieszę się, że się udało się zrealizować inwestycję, która właśnie od ponad 10 lat była w wpisana w strategii rozwoju gminy i że będzie mogła służyć mieszkańcom. Jedną z inwestycji, która również będzie realizowana wspólnie z powiatem bialskim jest remont ulicy Brzeskiej na odcinku blisko kilometra w Łomazach jest już rozstrzygnięty przetarg. Powiat również podpisał umowę i rozpoczęły się prace remontowe na odcinku od ulicy Wiśnickiej do cmentarza parafialnego w Łomazach. I również jest to ten remont jest wykonywany na w zasadzie porozumienia między gminą Łomaza a powiatem biarskim w partycypacji kosztów po 50%. Od dłuższego czasu gmina rozważała, ale również udało się uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na powstanie klubu Malucha w Łomazach. Jest to taki quasi żłobek, który ma powstać w tym roku. Klub Malucha powstanie przy zespole placówek oświatowych w budynku i będzie spełniał wymagania Sanepidu, jak również Straży Pożarnej. Tak, aby jeszcze w tym roku zajęcia w klubie Malucha rozpoczęły się, będziemy chcieli na przestrzeni najbliższych, najbliższych miesięcy wykonać. Rekrutację dzieci, którzy, które by uczęszczały, będzie to klub malucha dla dzieci od jednego roku do trzech lat. 25 dzieci z gminy Umazy będzie mogło uczęszczać. Jest to taka nowość w gminie Umazy, do tej pory funkcjonowało przedszkole, natomiast widzimy, że jest duże zainteresowanie rodziców. Obecna sytuacja na pewno też nie pozwoliłaby na otwarcie tego przed wakacjami, stąd też planowane rozpoczęcie działalności klubu po przystosowaniu, jak również i wykonaniu rekrutacji powinno rozpoczęcie się być od września 2020 roku. Również w gminie Umazę będą wykonywane drobne inwestycje w naszych budynkach gminnych Świetlicach i Remizach. W ramach funduszu sołeckiego z tego roku jak również poprzedniego zostaną, zostanie wykonany chociażby parking przy Świetlicy w Studziance. Wykonywany jest również od zeszłego roku remont remizy w Lubence. Wykonane zostanie centralne ogrzewanie w Remizie w Koszołach, jak również dwie miejscowości w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczyły środki na wymianę dachu przykrycia w Kopetniku i w Stasiówce. W jednym z tych świetlic jeszcze jest pokrycie dachu azbestowe, także w tych dwóch miejscowościach również będziemy chcieli rozpocząć prace związane z wymianą pokrycia dachowego.